Państwa na konferencję Ruchu Palikota. Dzisiaj ze mną poseł Armand Rufiński i no, w może nietypowym temacie dla Ruchu Palikota, bo zajmiemy się dzisiaj po raz kolejny Kościołem Katolickim. Proszę bardzo, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Przygotowałem wniosek do prokuratury w sprawie wypowiedzi biskupa Dydycza nawołującego do obalenia legalnie wybranej władzy w Polsce, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i znieważenia tej oto instytucji. Oczywiście kopię tego wniosku przekażę Państwu, natomiast warto zwrócić uwagę, iż biskup Dydycz złamał nie tylko kodeks karny, ale także ósme przykazanie Boże, czyli mówienie fałszywego świadectwa na temat bliźniego. Złamał również konkordat, gdzie Stolica Apostolska i państwo polskie gwarantują sobie wzajemną autonomię, a tutaj członek Stolicy Apostolskiej ingeruje w wewnętrzne sprawy państwa, nie mając do tego żadnego absolutnie mandatu. Przypomnę, iż Sejm Rzeczpospolitej Polskiej został wybrany w wolnych wyborach, natomiast biskupi w demokratycznych, wolnych wyborach wybierani nie są. Co istotne, proszę Państwa, to i kuriozalne z drugiej strony, to jest to, że właśnie de facto osoba będąca, reprezentująca Stolicę Apostolską, więc inne państwo, nawołuje do obalenia władz innego państwa. To jest sytuacja kuriozalna. W tym celu oprócz doniesienia do prokuratury składam także na ręce arcybiskupa Józefa Michalika list w tej sprawie, aby zdyscyplinował swoich podwładnych w tym zakresie. A przypominam, iż ksiądz Boniecki już wielokrotnie miał zamykane usta przez hierarchów kościelnych. W związku z tym tutaj reprymenda dla pana biskupa Dydycza byłaby bardzo wskazana. Kopię tych dokumentów, zarówno listu, jak i zawiadomienia do prokuratury, przekażę Państwu. No i kolejna sprawa, która mnie osobiście bardzo zbulwersowała, to jako rodzica, to są wydarzenia w gimnazjum salezjańskim w Lubinie. Kiedy zobaczyłem kilkunastoletnie dzieci, ja sam jestem ojcem kilkunastoletniej mojej córki, wstrząsnęły mną nieprawdopodobnie i te zdjęcia, które zobaczyłem, to zlizywanie z kolan duchownego bitej śmietany, jest to ewidentnie inna czynność seksualna i powinna być zbadana przez prokuraturę. A bardzo szokujące jest stanowisko kuratorium oświaty, które w tej sprawie milczy bądź uważa, że jest to normą. Więcej na ten temat Andrzej Rozanek. Tak, no my podjęliśmy tutaj dosyć radykalne działania. Sprawą tą osobiście zajmie się poseł Bramora, który jest szefem Komisji Edukacji. Już przeprowadził rozmowę z kuratorium w tej sprawie. Następne rozmowy będzie przeprowadzał z Ministerstwem Edukacji, ponieważ do takich skandalicznych rzeczy nie powinno dochodzić w polskich szkołach, szczególnie w szkołach, za które wszyscy płacimy, bo przypomnę, że to gimnazjum, mimo że jest salezjańskie, bierze również pieniądze z polskich, no, od polskich podatników, od nas wszystkich. To, co się wydarzyło w Lubinie, w gimnazjum salezjańskim, to jest rzecz o tyle niepokojąca i o tyle niebezpieczna, że właśnie nie wywołuje odpowiedniej reakcji, co zarówno rodziców, co jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe, jak i odpowiednich czynników państwowych, takich jak właśnie kuratorium, jak i takich czynników jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i czynników społecznych, bo to, że niektóre media się tym zainteresowały na zasadzie sensacji, to moim zdaniem za mało. Takie rzeczy należy potępiać, bo to jest właśnie klimat, który sprzyja różnego rodzaju wynaturzeniom i sprzyja potem różnego rodzaju czynom lubieżnym, delikatnie mówiąc, z których Kościół katolicki jest słynny. Ja byłbym tu bardzo daleki od określania tego, na ile to już jest erotyka, czy też może pornografia, niech to ocenią kompetentni fachowcy. Natomiast samo to, że dzieci zmusza się do takich czynności,
jest naruszeniem ich godności, niezbywalnej godności, które każde dziecko posiada, mimo że jeszcze nie jest pełnoletnie. I o tym powinien wiedzieć każdy nauczyciel, nawet jeżeli nosi sutannę. Dlatego jutro o godzinie 10 zapowiadam już konferencję prasową pana posła Artura Bramory, szefa Komisji Edukacji, który przedstawi konkretne działania, jakie w tej sprawie on jako przewodniczący tej komisji podejmie. No to tyle, proszę o pytania. Ja jeszcze w uzupełnieniu chciałem powiedzieć, że tutaj jest sprawą ewidentną to, iż była pewnego rodzaju presja. No przecież nauczyciel w szkole w stosunku do uczniów, kilkunastoletnich dzieci, no cieszy się jednak autorytetem, ma władzę nad tymi uczniami, więc tłumaczenie infantylne, iż tą zabawę wymyśliły dzieci, jest nie na miejscu, bo to nie na dzieciach spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w placówce, w szkole, tylko na nauczycielach. I teraz gdyby innego rodzaju propozycja dalej idąca padła ze strony dzieci, rozumiem, że ksiądz także by ją realizował. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Ja od dzisiaj na widok kremówki papieskiej będę miał ciarki i będę po prostu wiedział i będzie mi się to kojarzyło tylko i wyłącznie z zawłosionymi kolanami tego klechy, który wykorzystywał te naiwne i biedne dzieci.